Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca również Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień dobry, pani poseł, witam serdecznie. Pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach każdego dnia przedstawia jakąś nową propozycję programową. W sobotę konwencja z całym programem. Wy też w sobotę zresztą swój plan, swoje pomysły przedstawicie. Aż 100 ma ich być. Jak pani ocenia to, co do tej pory pokazało Prawo i Sprawiedliwość? Czyli w poniedziałek bloki, te z wielkiej płyty, rewitalizacja osiedli, takich właśnie z czasów PRL-u, potem posiłki w szpitalach, dzisiaj mały ryneczek. Czy najwięcej takich budynków było ocieplonych za czasów rządów PO-PSL? Wtedy było bardzo dużo takich programów, szczególnie, że to był więcej niż za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam porównania w tej chwili, ponieważ musiały być jakieś dane GUS-owskie. Natomiast przed chwilą powiedziała pani poseł, że najwięcej, myślałem, że jakieś dane. Nie, ale nawet każdy, kto mieszka w miastach, to widział, co się te akcje, które były bardzo powszechne. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, że za czasów PiS-u za to słynny stał się program ocieplania, ale budynków kościelnych. Nie wiem, czy pan wie, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 867 milionów złotych zostało wydanych na ocieplenie zakonów, kościołów, budynków parafialnych i tego typu budynków. I w jakimś z konkursów wojewódzkich okazało się, że na 192 wnioski, które zostały rozpatrzone, 190 dostał Kościół katolicki. Okay. Więc ja chciałam powiedzieć... Ja nie wiem, czy ocieplenie na przykład kościołów to jest taki na pewno zły i warty krytykowania pomysł. Szczerze, jednak zależy z jakich pieniędzy. Miliony ludzi do kościołów chodzą, starsze osoby też w zimę, że chodzą do ocieplonych kościołów. No. Ja bym powiedziała, ale to zależy, jakie mamy priorytety. Jeżeli jasne. Dla mnie jednak priorytetem byłoby to, żeby ocieplić bloki i żeby wyjść z założenia, że ci starsi ludzie płacą niskie rachunki. Nie, przede wszystkim płacą niskie rachunki. No bo ocieplenie bloków oznacza niższe rachunki za ciepło. Tam zresztą mówi pan, że co jest złego. Villa Plus, czyli tym programie, Ministerstwa Edukacji, którego skutki odkryliśmy razem z panią Krystyną Szumilas. Tam było na przykład ocieplenie jednego z kościołów, przyziemia kościoła, 500 000 zł na to poszło. Tylko problem polega na tym, że fundacja, która została założona po to, żeby dostać te pieniądze, została założona na 3 dni przed złożeniem wniosku. A jednym z wymogów było doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. W związku z tym tu mamy do czynienia z typowym, że tak powiem, sytuacją, w której zresztą NIK też zwrócił uwagę na to, między innymi fundację, tam jest Solidarne imienia Popiełuszki, że absolutnie nie powinna tych pieniędzy zostać. Jeżeli było doświadczenie 3 dni, no to... 3 dni, no to ciężko nabyć doświadczenia. Oni się powoływali na doświadczenia z czasów, kiedy ta fundacja w ogóle nie istniała. Okej, a wracając do tych trzech pomysłów. To jest, więc jedno, inne priorytety. Tak, oczywiście trzeba ocieplać bloki. Bardzo wiele z nich już zostało ocieplonych albo na zasadzie wkładów własnych mieszkańców, to znaczy na zasadzie takich, że oni się składali, albo z poprzednich programów unijnych. I ja powiem więcej. W KPO są też przecież bardzo dużo na tą transformację energetyczną. Tam jest również na takie rzeczy jak docieplanie, dlatego że to jest sposób oszczędzania energii. W związku z tym tam pieniądze są. Dobrze, jakbyśmy je dostali, jak wiemy, od 2 lat, moglibyśmy je już mieć. To tak sumując ten wątek, docieplanie, rozumiem, że też trzeba było od 8 lat robić, opowiem w ten sposób, a nie docieplać kościoły w pierwszej kolejności. Kolejna kwestia to jest ten ciepły posiłek, to akurat ten posiłek w szpitalu. Po pierwsze, nie wiem, czy pan wie, już było nawet gotowe przez Niedzielskiego przygotowane rozporządzenie, półtora roku temu, które nie weszło w życie. No, w związku z tym to już nawet... Trwały prace nad szczegółami. Tak, są też raport NIK-u dotyczący jakości posiłków. I to wcześniejsze, 2018. Dokładnie. W związku z tym wiemy o tym, że jest problem od 5 lat co najmniej i rząd nie zrobił z tym nic. W 2015 pewnie też był już od platformy. Natomiast też niewiele jest chyba jedna rzecz. Czy nie było? Czy nie pogorszyło tylko? Ale to jest ciekawe, że po 8 latach rządów PiS doszedł do wniosku, że jedyne, co potrafi naprawić w ochronie zdrowia, to są posiłki. Ja akurat obserwuję dosyć dokładnie ochronę zdrowia, bo jestem w Komisji Zdrowia. No i nie wiem, czy pan wie, czas oczekiwania do lekarza specjalisty wydłużył się z 2,4 do 4,1 miesiąca za czasów PiS-u. Średni czas oczekiwania. I to są zewnętrzne badania, to nie są badania, broń Boże, nikogo z opozycji. Za to zadłużenie szpitali, o ile za czasów PO-PSL ono było prawie na równym poziomie, to ono się zmieniało między 10 a 10,800 miliardów. Dorośnie nieprawdopodobnie. To w tej chwili urosło do ponad 19 miliardów w czwartym kwartale 2022 roku. Można się spodziewać, czyli że obecnie przekroczyło 20 problem, miliardów. Samożywienie, czyli tak? podwoili. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Do mnie wczoraj, jak usłyszeli ten program, rozdzwonili się rodzice. I dzwonili rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę.
Jest taki lek, który w całej praktycznie Unii Europejskiej już jest refundowany dla dzieci od 6 roku życia. On powoduje, że tam nie następuje zniszczenie trzustki, płuc, pozwala nie tylko, ratuje życie i zdrowie. Natomiast w Polsce on jest nierefundowany i to koszt miesięczny to jest około 80 tysięcy złotych. I oni mówią jasno. My oczekujemy w sensie od państwa, pacjenta, tak? Tak, my oczekujemy od państwa, żeby pomógł nam leczyć dzieci, żebyśmy mieli ten lek. Jedzenie to my jesteśmy w stanie przynieść tym dzieciom. Jesteśmy im w stanie zapewnić. I to jest problem, że my mamy na przykład fundusz medyczny, który miał iść dokładnie na choroby rzadkie, miał pomagać takim dzieciom, a on jest rolowany. Czyli pieniądze nie są wykorzystane w danym roku, tylko idą, przechodzą na następny rok i nie są wydatkowane, mimo tego, że w całej Unii Europejskiej ten lek jest refundowany, w Polsce on refundowany nie jest. To pani poseł, trochę o edukacji porozmawiajmy, którą też pani się zajmuje. Przede wszystkim się zajmuje edukacją. Rok szkolny ruszył, 3 dni za nami. Dwa w zasadzie, ten trzeci dzisiaj, jeżeli chodzi o dzieci w szkołach. Zajrzałem do propozycji Platformy Obywatelskiej tych z 2019 roku. Tam między innymi mowa jest o tym, że nie będzie zadań domowych, jeżeli Platforma obejmie władzę. To jest aktualne, pani poseł? Jeżeli tak, znaczy będziecie uważamy, rządzić, że to nie będzie prac domowych w szkołach? Do pewnego wieku nie mają sensu te prace domowe. Są w ogóle mają coraz mniejsze. Ja myślę, że w szkole podstawowej. Okay. Natomiast ja powiem dlaczego. Dlatego, że po pierwsze to jest duże obciążenie dla rodziców. Nie każdy rodzic jest w stanie tak samo pomóc dziecku. I nawet jeżeli są ćwiczenia, które dziecko powinno poćwiczyć, to powinno być tak, że szkoła powinna działać na jedną zmianę, potem powinien być jakiś ciepły posiłek, a potem po tym powinny być czas, w którym nauczyciel z dzieckiem może potrenować coś, co z tym dziecko sobie słabiej radzi, gdzie mamy czas na rozwijanie zdolności, gdzie mamy czas na zajęcia sportowe, na zajęcia artystyczne i tak powinna funkcjonować szkoła. I to jest też w naszym programie. To powinny być dodatkowe kontrakty dla nauczycieli, na to, żeby nauczyciel miał możliwość do robienia sobie, ale równocześnie tego dłuższego kontaktu z dzieckiem, ale równocześnie, żeby dla rodzica to nie było tak, że on wraca z pracy, wsiada w samochód często i wozi dziecko po różnych zajęciach pozalekcyjnych albo po korepetycjach. W ogóle mamy plagę korepetycji. Nigdy nie było tyle korepetycji, co obecnie. I druga plaga, dzieci uciekają z systemu publicznego. Już 10-krotnie zwiększyła się liczba dzieci w systemie edukacji premiera domowej. Premiera na przykład to ostatnio tak, było o tym. A prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba dzieci w edukacji prywatnej. Między innymi premier się chwalił tym, że córka chodzi do takiej szkoły. Tam kilkanaście tysięcy rocznie kosztuje czesne. W związku z tym większości Polaków na to nie stać. I my potrzebujemy dobrej szkoły publicznej. Szkoły, która rozwija dzieci, która uczy bardziej praktycznie, która ma odchudzone podstawy programowe, gdzie dzieci nie siedzą do godziny, nie wiem, 17:30, bo to jest po prostu niefizjologiczne. I takiej szkoły chcemy, która jest... Te prace domowe, rozumiem, że to jest twarde zobowiązanie. Będziecie rządzić, nie będzie prac domowych, znaczy, tak? No, chodzi mi jakieś konkretne punkty zaczepienia. Tak, uważamy, że do pewnego wieku te prace domowe powinny być w ten sposób, że one powinny na terenie szkoły, jeżeli dziecko potrzebuje dodatkowo poćwiczyć pod opieką nauczyciela może. Natomiast chcemy odciążyć rodziców. My chcemy uwolnić szkołę, zwolnić Czarnka, ale uwolnić również rodziców. Uwolnić uczniów od przeładowanych podstaw programowych, ale rodziców uwolnić z jednej strony od plagi korepetycji i plagi tego, że to na nich zrzucana jest ta praca domowa, gdzie oni często nie potrafią dziecku pomóc. Wie pan, bardzo często w polskiej szkole jest tak, że prostsze zadania robimy w szkole, a te trudniejsze, bo są późniejsze, zostają dziecku do domu i rodzice, no nie każdy rodzic jest na przykład matematykiem. No w podstawówce, no ale ta późniejsza podstawówka to już faktycznie na jakieś kompetencje trzeba posiadać. Tak samo zresztą jak ja uważam, że kwestią jest, rzeczywiście polska szkoła powinna uczyć dobrze języków. W dzisiejszych czasach bez języka angielskiego tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć ciekawą pracę. Pani poseł, jeżeli chodzi o Romana Giertycha, byłego ministra edukacji, pani już ostatnio parę razy mówiła, że od edukacji go będziecie trzymali daleko. Zresztą nie tylko ja powiedział, powiedział to też Donald Tusk na kampus Polska Przyszłość. Okej, okay, ale Roman Giertych, no jak rozumiem, będzie miał swoje zadania, swoje stanowiska, jeżeli dojdziecie do władzy, to Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny, po pierwsze, to jest ten obszar, pierwsze, który pani zdaniem powinien być najpierw upowierzony. Się musi zderzyć z wyborcami. W Świętokrzyskim on ma ostatnie miejsce. Jeszcze żeby nigdy... być ministrem, to się nie musi zderzać z wyborcami. To prawda, ale nigdy jeszcze w prokuratorem w ramach... generalnym też. Nie, nigdy ani w Koalicji Obywatelskiej, ani w Platformie Obywatelskiej ostatni z listy nie wszedł w Świętokrzyskim. Natomiast tam mamy świetne liderki. Tam Marzena Okła-Drewnowicz jest na jedynce, na piątce jest Barbara Iwan, nasza kandydatka nowoczesna.
Społecznej. Natomiast ja powiem jedną rzecz. My chyba jesteśmy takim ugrupowaniem, w którym nie zauważyłby pan, żeby przypasowywano kogokolwiek do jakiejkolwiek funkcji. Poza bardzo jasnym określeniem, że Donald Tusk jako lider największej partii opozycyjnej jest naszym kandydatem na premiera, to nie ma takich... Izabela Leszczyna, Ministerstwo Finansów, nie, też nie, mi się wydaje, to są że wasze, to są takie wasze tezy. Projekcje, tak? To są wasze projekcje, a nie projekcje, które przedstawia. Uważamy, jeszcze że... nie tak dawno mieliście gabinet cieni. Nie, no nie, to było jeszcze za czasów, kiedy... Grzegorza Schetyny. To właśnie, no to było tak bardzo dawno. Zmieniają szefowie Platformy, pierwsze... że to wcale nie takie zamierzchłe czasy. No nie, to była 2021. Jeszcze poprzednia kadencja. 21. Nie, to była poprzednia 20. kadencja. Nie, on przestał być na początku... 20. Natomiast 20. gabinet cieni był poprzedniej kadencji był jeszcze nawet. I on był w ogóle gabinetem cieni samej Platformy Obywatelskiej, nie był koalicyjnym nawet. W związku z tym... Po pierwsze, trzeba wygrać. Po drugie, ten rząd, który będzie, będzie rządem koalicyjnym. W związku z tym musimy dojść do uzgodnień wspólnie z całą innymi ugrupowaniami opozycji demokratycznej. W związku z tym nie dzieliłabym funkcji. Ale jeżeli chodzi o Romana Giertycha, pani poseł nie ma z nim żadnego problemu. I nie mówię tylko o jeżeli jego przeszłości, będziemy go trzymać to w latach 2005-2007. Ja potrzebowałam też... od Giertycha dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebowałam tej deklaracji Donalda Tuska, że go będziemy trzymać z dala od edukacji. I drugiej deklaracji, która jest bardzo jasna, że będzie przestrzegał dyscypliny klubowej, jeśli chodzi o głosowania, również w sprawie praw kobiet. Ale to pani poseł, na przykład, jeżeli chodzi o jego relacje z wymiarem sprawiedliwości, pani wie, co się dzieje? Co to za sprawa? Że... Znaczy, nie wiem, czy tylko na tym, co on powiedział, się pani opiera, znaczy, czy interesowała gdybyśmy... się pani poseł? No jest pani wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej. Gdybyśmy byli w kraju, w którym normalnie mamy niezależną prokuraturę, niezależną od Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, człowieka, który jest jednoznacznie politycznie jest liderem z jednej z partii, która w tej chwili stanowi rząd, to może bym poważnie potraktowała zarzuty ze strony prokuratury. Z tego co wiem, sąd już w jednej sprawie orzekł, że niesłusznie go aresztowano. Mam na myśli Giertycha, z tego co wiem jest jakiś taki wyrok. Natomiast nie interesuje się sprawami policji. Serio? Osób, których na listę bierzecie? No, gdybym miał jakikolwiek wyrok, tak jak Bąkiewicz, to bym się zainteresowała. Bąkiewicz ma wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej. No, zepchnął panią Kasię, babcię Kasię, to się tak mówi, ze schodów. Tak, tą panią, tak, która też Kasia swoim nieważne zachowaniem... Znaczy, żeby nie było wątpliwości. Ja jest osobą totalnie prowokującą, bywa agresywna i tak dalej. Natomiast, no, widziała pani taki, masę takich... Dobrze, tylko że nie ma... Znaczy, nie usprawiedliwia to, absolutnie. Zero przemocy wobec pani damski, babci Kasi. Tak, damski bokser może zepchnąć kobietę ze schodów. No, nie daje to żadnego mandatu, oczywiście. W związku z tym, jeżeli by był człowiek z wyrokiem, to jeszcze w dodatku za przemoc w stosunku do kobiety, to na pewno, tak jak PiS umieścił go na listach, my byśmy go nie umieścili. Jeżeli byłby człowiek taki jak pan Matecki, który, ja pamiętam sprawę Magdy Filiks, to też na pewno byśmy nie umieścili go na liście. Jeżeli byłyby tego typu osoby jak pan Mejza, który pamiętamy tą słynną scenę, jak to cuda dokonywał i próbował namawiać, no właśnie, to na pewno byśmy go nie umieścili na liście. A mówiła to Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Przed nami internetowa dogrywka. Dobrego dnia, mówimy słuchaczom Radio Plus. Radio Plus. Sedno Sprawy. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, cały czas jest z nami, wiceszefowa Koalicji Obywatelskiej, też oczywiście pani poseł. Marsz Miliona Serc 1 października ma się odbyć, odbędzie się na pewno, tak, bo Donald Tusk mówił o nim w połowie lipca już i od tego czasu cisza zupełna. Oczywiście, że Marsz Miliona Serc, na razie jesteśmy skupieni na organizacji kongresu programowego. Ten kongres programowy jest w tą sobotę w Tarnowie. Zapraszamy wszystkich do śledzenia w mediach. Będziemy przedstawiać 100 konkretów, 100 propozycji programowych i to jest w tej chwili nasz taki cel krótkoterminowy. Natomiast oczywiście, że Marsz Miliona Serc 1 października w Warszawie. Dla nas jest będzie bardzo ważne. Panie redaktorze, jak się mówi miliona serc, to chyba się spodziewa miliona osób. Poprzedni marsz, jakbym się spodziewał tysiąca, to bym powiedział marsz tysiąca. Poprzedni marsz, który był 4 czerwca, wszystko wskazuje, że było około 500 000 ludzi. 500 000 Polaków, a to było przecież dość długo jeszcze był przed potężny, wyborami. Bez był potężny. Był to właśnie najpotężniejszy taki protest, taki marsz protest. Od wielu lat na pewno. Od wielu, wielu lat. W związku z tym jestem przekonana, że również 1 października będzie bardzo wiele osób w Warszawie. Zachęcam do przyjścia, szczególnie, że jestem warszawską kandydatką. Myślę, że już nie pamiętają. Zapraszam wszystkich.
tym marszu, bo wy o nim w ogóle nie mówicie. Jakbyście stwierdzili, że coś jest nie tak, tutaj pani Joanna nie ma już tematu, ta historia inaczej zupełnie nie, wyglądała, niż ona na początku przedstawiano. Mówiliśmy bardzo jasno. Ten marsz jest... W jakiej sprawie jest ten marsz? Ten marsz jest w sprawie praw kobiet, oczywiście. Mamy w tej chwili sytuację, w którym, nie wiem, czy pan widział najnowsze wystąpienie episkopatu, który uważa, że jeszcze powinno się ograniczyć prawo kobiet do aborcji w sytuacji, kiedy przyczyną jest choroba psychiczna, znaczy jest problemy psychiczne. Kolejna kwestia to są, czyli prawa kobiet niewątpliwie. Kolejna kwestia to są te afery całe PiSu, które mamy ogromną ilość. Ja chociażby jak ta Villa Plus, która... Ale to jest po prostu antyrządowy marsz, tak? To jest po prostu, czy jakaś idea się konkretna z tym niesie? Bo to było po tej historii pani Joanny, nie wiem, czy nazwisko tej pani było ujawniane, czy nie. W każdym razie wiemy, o kogo chodzi. I jakoż pani Joanna zniknęła z przestrzeni publicznej, ze sztandarów ją zdjęliście i o marszu też nic nie mówicie. Nie, marsz w dalszym ciągu jest. Jest to marsz dla lepszej Polski, dla Polski, w której jesteśmy silnym krajem w Unii Europejskiej, mamy środki z KPO, w którym są wolności kobiet, w której po prostu tak ogólnie, wszyscy jesteśmy, tak? Którym telewizja publiczna tematu, nie zajmuje się szczuciem. Ja myślę, że warto poczekać do soboty. Myślę, że będzie na ten temat również mowa. Jestem przekonana, że nie tylko będą bardzo istotne propozycje programowe, ale również będzie mowa o tym, co dalej w kampanii. Okej, a pani poseł, jakieś autokary są organizowane, działacze w terenie, bo to jak chodzi za niespełna miesiąc? Marsz, tak. No bo jeżeli minion, to potężna logistyczna organizacja. Panie, i to jest tak, że jak nie zapowiada się, że będzie, nie wiem, milion, a pojawia się kilkaset tysięcy jak wtedy, to jest sukces. A jak zapowiada się miliona, pojawia się pół miliona. Panie redaktorze, wszyscy powiedzą, no i gdzie ten wtedy milion? Ogarnięte zostanie też teraz. To pani poseł, o kolejnej sprawie porozmawiajmy, mianowicie o centralnym porcie komunikacyjnym w kontekście waszych ewentualnych rządów, czy dojście do władzy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, całej koalicji, ewentualnie z Trzecią Drogą i Lewicą, będzie oznaczało zatrzymanie tej inwestycji? Jaki Platforma ma plan, pomysł na CPK? Bo to jest no niezwykle poważna sprawa. Krytykowaliście często to, co dzieje się wokół Baranowa. No i wnioski, jakieś konkluzje z tego wszystkiego są jakie, pani poseł? Po pierwsze, na pewno chciałam zapewnić wszystkich warszawiaków, zachowamy Okęcie. Uważamy, Okęcie ma zresztą możliwość jeszcze rozwoju. Jeżeli jeżeli PiS nie sprzeda tych terenów wokół Okęcia, jakie miał podobno plany, myślę, że w jakiś sposób ujawnienie tego powstrzyma ten plan, to Okęcie ma możliwość rozwoju. Tam jest możliwość tego, żeby on obsługiwał jeszcze więcej samolotów. Kolejna kwestia, budowa CPK zamordowałaby praktycznie wszystkie porty regionalne. Dlatego, że my mamy w tej chwili całkiem sporo dobrze rozwijających się portów regionalnych. Poznań, Kraków, Katowice, praktycznie gdyby było CPK, to można powiedzieć, że mógłby zostać ten w Rzeszowie i w Goleniowie. Reszta by praktycznie bardzo szybko okazało się, że przestała funkcjonować. Nie ma też w dzisiejszych czasach uzasadnienia ekonomicznego. Jest bardzo prawdopodobne, że okazałoby się, że tego portu musimy dopłacać. Powiem więcej. Ja nie wiem, ile PiS przewiduje, że w ogóle by kosztował. Jeżeli pan by próbował od kogokolwiek z polityków PiSu uzyskać odpowiedź, jaki jest ostateczny przewidywany koszt tego portu lotniczego. Ale portu, czy CPK jako portu lotniczego wraz kolei z jakimś, i tak dalej. Tak, to nikt nie jest w stanie podać. Mowa jest nawet o 400 miliardach. No bo jeżeli chodzi o kolej, to nie są jakieś tam, nie wiem, linie dojazdowe, tylko to jest potężna sieć, tak, prawda? I kolejna rzecz, właśnie ta sieć linii, która ma być tej szybkiej kolei, wszystko wskazuje na to, że część tych połączeń jest nieracjonalna. Z punktu widzenia, w Polsce mamy dość dużo miast, które są położone dość gęsto. W związku z tym potrzebujemy na bardzo wielu liniach, linie można powiedzieć średniej prędkości, tak żeby ona się zatrzymywała również w tych ośrodkach kilkudziesięciotysięcznych, a nie tylko w stolicach województw. My chcemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. To tak sumując to, wykluczenie pani poseł, komunikacyjne. CPK, tak czy nie? Zrobimy audyt, zobaczymy, co zostało już zrobione, zobaczymy, co z tego ma sens. Na pewno nie chcemy gigantomanii i na pewno chcemy, żeby miało to podstawy ekonomiczne. Ale to ja albo gigantomania, jeżeli chodzi o to lotnisko w Baranowie, albo ono tam nie jest potrzebne chyba, pani poseł, bo średniej wielkości lotnisko w Baranowie, no to w ogóle dokładnie. Chyba więc mieszkańcy Baranowa aż tak mocno mobilni nie pewnie nie są. Nie jest wykluczone, że dużo bardziej ekonomiczne jest rozwijanie mobilne. Albo samo lotnisko bez tych siatki kolejowej. Nie jest wykluczone, że dużo bardziej ekonomiczne jest rozwijanie Modlina na przykład, który ma właściwie nieograniczone możliwości rozwoju, niż budowa na zupełnie nowym miejscu w Baranowie. I powiem więcej, nie zgodzimy się na budowanie na krzywdzie ludzkiej. To, co się dzieje z tymi wywłaszczeniami, tak? Wykupami. W tej chwili to są
są dramaty ludzi. Tam była nawet jakieś, z tego co słyszałam, samobójstwo. No i światło nam zgasło. Tak. Ale... W związku z tym, weźmy z założenia, że nie stała się ciemność. Także nie mam żadnych wątpliwości, że w przypadku CPK potrzebny jest audyt, potrzebne jest ekonomiczne podejście do tego, co powinniśmy mieć. Nie chcemy zamordować portów regionalnych, nie chcemy, żeby pozostało okrejcie. Rozumiem, że pozycja wyjściowa jest bardziej na nie. Raczej na nie niż na tak, dlatego że uważamy, że... Czyli raczej nie będziecie kontynuować CPK. Zmienił się w ogóle paradygmat tego, jakie powinny być, czy powinny być wielkie huby, czy powinny być lotniska regionalne. Już nie mówię o fakcie, że taki na przykład port ten pod Berlinem się okazał przedsięwzięciem, które dużo dłużej trwało, okazało się dużo droższe niż ktokolwiek przewidywał. W związku z tym nie chcemy mieć takich problemów. Chcemy rozwijać polskie lotniska regionalne i chcemy zrobić audyt tego, co PiS dokonał i zastanowić się, czy to ma ekonomiczne podstawy. Ale CPK podstawy. Raczej mówicie nie. Wie pan, nie wiem, czy pan wie, że na przykład jednym z powodów CPK, tam napisane w analizach, były kontakty handlowe z Chinami. Zmieniła się zupełnie sytuacja geopolityczna. Chiny są problemem również Na żeby mapie... tak zupełnie, no to nie jest tak, że z Chinami nagle relacje handlowe ucięliśmy, bo to i ciągle perspektywy ale też, na przykład poseł... to, co się nazywa jedwabny szlak, czy to, co jest ten z powodu chociażby wojny Ukraina, chociażby to, co napadło Rosji, wszystko to zmienia, sytuacja się zmienia, będziemy robić analizy. To tak króciutko już powrót Ryszarda Petru do polityki. No, Ryszard Petru to jest człowiek, który do tej wielkiej polityki panią poseł w jakimś sensie wprowadził, no bo to on stworzył Nowoczesną, która wyrosła, jak przypomnę, na buncie do złych rządów Platformy. Tam była taka inwokacja przed programem Koalicji Obywatelskiej. Dobrze, że wrócił potrzebnie z polskiej polityki Ryszard Petru, tak krótko pani poseł? Znaczy bardzo krótko, szukał bardzo drogi powrotu, znalazł w trzeciej drodze, jeżeli pomoże im przekroczyć próg, to dobrze. A dobrze, że jest? Ja powiem szczerze, ja mam wrażenie, no wie pan, on nie jest przywiązany specjalnie do szyldów, bo do Nowoczesnej występował. Polityka to nie są drzwi odwrotowe. A mówiła to Katarzyna Lubnauer. Dziękuję bardzo. Z Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa jednej i drugiej formacji. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Pani poseł za rozmowę. Życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.